17 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja czwartej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. W jej skład weszło 21 uczniów ze świdnickich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Podczas pierwszego posiedzenia Waldemar Jackson, burmistrz Świdnika, wręczył młodym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie złożyli oni ślubowanie. Głównym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącej rady. Została nią Monika Kalicka, uczennica klasy biologiczno-chemicznej 2 LO w Świdniku. Oczekuję, że ludzie ci będą kreatywni i po prostu spełniali swoje też trochę marzenia w radzie. Rozwijali się na płaszczyznach, które ich interesują. Są ludzie, którzy są świetni w sporcie, są ludzie utalentowani też muzycznie, plastycznie. I mam nadzieję, że będą chcieli rozwijać też swoje talenty. Przez to będą służyć też całej młodzieży świdnickiej. Nasze najbliższe zamierzenia są to plany związane z organizacją drugiego biegu mikołajkowego wraz ze Stowarzyszeniem Biegający Świdnik. Nasi radni są zaangażowani w to przedsięwzięcie jako wolontariusze. Będą pomagać też przy organizacji tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że się uda. A drugim naszym planem jest zorganizowanie koncertu charytatywnego na rzecz hospicjum Małego Księcia w Lublinie, który odbędzie się na początku stycznia, na który serdecznie zapraszamy już w tej chwili. Funkcje wiceprzewodniczących objęli Mateusz Wszelaki oraz Paweł Socha. Obowiązki skarbnika będzie pełnił Dawid Staniak, a sekretarza Kacper Kozłowski.